Kolejny weekend już rozpoczęty. Dziś piątek, 24 kwietnia. Artur Gisielewicz, witam. Magazyn Miejski. Oto szczegóły. Dzisiaj w wydaniu wsparcie dla Kociej Doliny. Spotkanie z Romą Ligocką. Dzięki udziałowi w akcji Pomoc dla schronisk do podopiecznych Fundacji Kocia Dolina trafiły produkty o łącznej wartości ponad 16 tysięcy złotych. Specjalny futrzany samochód Azor przywiózł dla Kociej Doliny blisko 800 kg suchej karmy, 1680 mięsnych puszek i około 500 litrów żwirku. Było to możliwe dzięki internautom, którzy oddali dla Inowrocławskiej Fundacji Opiekującej się Kotami najwięcej głosów. Akcja Pomoc dla schronisk jest organizowana przez firmę krakbet.pl od 2008 roku. Akcja polega na tym, że co miesiąc zgłaszają się do nas schroniska lub inne podmioty pomagające bezdomnym zwierzętom. I organizowane jest głosowanie. W głosowaniu wygrywa oczywiście organizacja, która otrzyma najwięcej głosów. I organizacja ta otrzymuje od nas karmę o wartości, zazwyczaj jest to około 16 tysięcy złotych. A kwota ta pochodzi z rabatów przekazanych przez naszych klientów na cel tego oto konkursu. Przedstawiciele Fundacji Kocia Dolina nie kryją radości z otrzymania karmy, dziękując internautom za oddane głosy. Bardzo się cieszymy. Wygraliśmy w konkursie Krakwetu dzięki naszym darczyńcom, którzy na co dzień wspierają nas inaczej. Przynoszą nam różnego rodzaju rzeczy dla naszych kotów. Tym razem i wpłacają nam oczywiście pieniądze na potrzeby tych zwierząt. Tym razem kliknęli w internecie i pomogli nam wygrać konkurs. A długo wystarczy ta karma? No myślę, że około 7 do 8 miesięcy, w zależności od tego, jaka będzie wiosna, ile kociąt nam się pojawi nowych w naszym przytulisku. W Saloniku Literacko-Artystycznym odbyło się spotkanie autorskie z popularną pisarką i malarką Romą Ligocką, połączone z promocją książki Droga Romo. Przyjazd popularnej pisarki Romy Ligockiej, autorki głośnej książki Dziewczynka w czerwonym płaszczyku, zbiegł się z obchodami Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich. Podczas spotkania, które odbyło się w Saloniku Literacko-Artystycznym, pisarka i malarka promowała swoją najnowszą książkę Droga Romo. Najintymniejsza z jej książek jest kolejnym zaproszeniem czytelników do świata prawdy i wolności. Ja zawsze zezwalam, w momencie kiedy piszę bardzo osobiście, bardzo emocjonalnie, bardzo prawdziwie, bez cienia ukrywania czegokolwiek, to w tym momencie pozwalam czytelnikowi, każdemu, kto weźmie książkę do ręki, na branie udziału w moim życiu, na oglądanie go i na to, żeby się dowiedział prawdy. I dla mnie właściwie są dwie wartości, wolność i prawda. I o obu tych piszę w mojej książce. Roma Ligocka od lat pisze wciąż tę samą książkę, odważnie i z trudem, subtelnie i bez dawania sobie taryfy ulgowej przy wymienianiu traumatycznych wspomnień, jakie na zawsze ją naznaczyły. Każdy pisarz pisze zawsze tą samą książkę, chociaż nie każdy sobie zdaje z tego sprawę, nie każdy o tym wie. Tak był Joseph Conrad, takim był Miłosz, takim był właściwie każdy. Każdy snuje jakąś opowieść i ona jest zawsze bardzo oparta o jego życie własne, nawet jeżeli o tym nie mówi głośno. Ja o tym mówię wyraźnie. To jest moje życie, to jest materia, z której snuję moją opowieść i ona rzeczywiście będzie zawsze mną. Magazyn Miejski dobiegł końca. Dziękuję Państwu za piątkowe spotkanie. Do zobaczenia. Inowrocław jest jednym z 7 miejsc w województwie kujawsko-pomorskim, w których odbędzie się koncert w ramach projektu pod nazwą Region Chopina Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej. Zdarzenie będzie miało miejsce 26 kwietnia o godzinie 16 w pijalni Wód Palmiarni Inowrocławianka. Kilkaset modeli kartonowych i plastikowych będzie można oglądać 26 kwietnia w hali Kujawianka w ramach 9 Inowrocławskiego Konkursu Modelarskiego. Wystawa dla zwiedzających czynna będzie w godzinach od 9 do 13.30. Prezydent miasta Inowrocławia zaprasza na majówkę. 1 maja w ramach Inowrocławskiego Lata Muzycznego w Muszli Koncertowej wystąpią Towarzystwo Śpiewu Halka i Stara Szkoła. Początek zdarzenia o godzinie 16. 3 godziny później w Teatrze Letnim zaprezentują się gwiazdy sceny hip-hop i dancehall, Grupson i Junior Stress.
2 maja upłynie pod znakiem atrakcji dla dzieci. Madagaskar Party, Mega Twister, malowanie twarzy, pokaz gigantycznych banik mydlanych. Big Rodeo to tylko niektóre z atrakcji. 3 maja również o godzinie 16 w Solankowej Muszli wystąpi Orkiestra Górnicza IKS Solino, a o godzinie 20 w kościele pod wezwaniem świętej Królowej Jadwigi odbędzie się nadzwyczajny koncert z okazji święta Konstytucji 3 maja. Na wszystkie zdarzenia wstęp wolny. Marcin Glebiak, witam serdecznie. Zapraszam na kolejną rozmowę dnia. Dzisiaj naszym gościem jest Wisława Pawłowska, dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam. No, powód naszego spotkania to zbliżający się 8 bieg piastowski, 9 maja. I na pewno będzie to rekordowa impreza pod względem ilości startujących. Tak, zapraszam wszystkich bardzo serdecznie, ponieważ jest to takie święto lekkiej atletyki, święto biegów. Jest to nasza sztandarowa impreza, na której nam bardzo, bardzo zależy. Zapraszamy wszystkich, zarówno mieszkańców Inowrocławia, jak i także mieszkańców z całego kraju, a także gości zagranicznych, którzy są mieszkańcami krajów Unii Europejskiej. Zapraszamy 9 maja na start w 8 biegu piastowskim, półmaratonie z Kruszwicy do Inowrocławia. Start spod Mysiej Wieży o godzinie 10, a wcześniej od 8:30 biegi młodzieżowe, więc tutaj będzie się działo na stadionie już od samego świtu, ponieważ bardzo dużo dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych będą biegać na swoich dystansach, które jakby reguluje regulamin tych biegów. Niemniej wpisują się w biegi, które są przyjęte jakby po cała Polska biega, ale także są uzupełnieniem, ubarwieniem, uszlachetnieniem, zaszczepieniem jakby pewnych nawyków młodym sportowcom, aby w przyszłości być może wystartowali w półmaratonie. To zachęcamy do przyjścia na stadionie Inowrocławskich Olimpijczyków wcześniej, żeby pokibicować młodzieży. Tak jest, serdecznie zapraszam, zwłaszcza, że na stadionie będzie się działo oprócz tej sportowej części, to zadbamy także o inne atrakcje. Będą występy artystyczne dzieci i młodzieży z Kujawskiego Centrum Kultury, a oprócz tego będzie można rozegrać jakieś dyscypliny rekreacyjne, ponieważ współdziała z nami Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej. Organizujemy takie sportową rywalizację rekreacyjną na różnych stanowiskach zręcznościowych, na których również dzieci i młodzież, a także dorośli mogą zdobyć jakąś nagrodę. Pamiętam, jak kilka lat temu jeden z biegaczy mówił, że nie ma szans, żeby bieg piastowski doszedł do takiej wielkiej imprezy, gdzie wystartuje powiedzmy 1000 zawodników. Teraz kto wie? No ponad 800. Tak jest. Powiem tak, liczba osób rośnie z każdym dniem. Pomimo pewnych zapisów regulaminowych, które no nie są zbyt przychylne w rozumieniu wpisowego, które rośnie wprost proporcjonalnie jakby do terminu zbliżającej się imprezy. Jest to uzasadnione po prostu względami organizacyjnymi, ponieważ każdy zawodnik otrzymuje pakiet startowy, bogato wyposażony, nie wyjeżdża z naszego miasta bez koszulki, bez medalu pamiątkowego. Także to są pewne takie atrakcje, które kosztują. W związku z tym musimy znać liczbę zawodników jak najbardziej przybliżoną, aby te wszystkie sprawy zamówić, nawet same medale, prawda? To nie jest produkcja rzemieślnicza, to trzeba zamówić albo w Mennicy Państwowej, albo w miejscu, gdzie takie medale się produkuje i one są specjalnie wykonywane na potrzeby organizacji 8 biegu piastowskiego. W związku z tym chcemy zachęcić, jak najszybciej się zapiszecie, będziecie płacić mniej, a my będziemy szybciej mieć wiedzę, aby jak najbardziej zbliżoną liczbę towaru, czyli wszystkich środków wyposażenia zamówić. Więc cieszę się bardzo, ponieważ z każdym dniem ta liczba rośnie. W tej chwili jest 830 osób zapisanych, przeszło 640 to mężczyźni, około 150 osób, przeszło około 180 osób, bo to musi nam się zgrać, prawda, zbilansować, to kobiety i w tym także mamy wózkowiczów, a więc osoby niepełnosprawne, 129 mężczyzn i kilkanaście kobiet. W związku z tym naprawdę w tych kategoriach wiekowych, bo jest ich kilka, oprócz osób niepełnosprawnych, jest kategoria open, są kategorie wiekowe, a także jest kategoria pracowników samorządowych, harcerzy. Utworzyliśmy kilka takich, na które przyjeżdżają już poszczególne jakby środowiska i
naprawdę rośnie ta liczba. W związku z tym, że przedwczoraj było przeszło 700, w tej chwili już mamy przeszło 800, 830, więc ja spodziewam się, że możemy blisko dobić do tego 1000, a na uwagę zwraca fakt, że ta liczba rośnie co roku, a w związku z tym, że proporcja ta jest jakoś zachowana, możemy się jakby pokusić w naszych notowaniach i w naszych przypuszczeniach, że rokowania są dobre, impreza urośnie do rangi tysięcznika przynajmniej. Co ciekawe, jak tak się spaceruje po południu, po Inowrocławiu, można odnieść wrażenie, że no, niektórzy już przygotowują się do tego biegu, bo rzeczywiście no, bieganie w Inowrocławiu staje się coraz bardziej popularne. Jak wygląda zabezpieczenie takiego biegu już na samej trasie? O czym wy jako organizatorzy musicie pamiętać? Powiem w ten sposób, że z chwilą, kiedy kończy się jeden bieg, zaczyna się praca już nad następnym, a w związku z tym przede wszystkim sprawdza się stan trasy, plany inwestycyjne, ponieważ zarządców mamy kilku, zacznijmy od gmin, z terenu akurat naszego tutaj całego powiatu, miasto Inowrocław, plus zarząd dróg krajowych, dróg wojewódzkich. Musimy sprawdzić, czy nie są planowane tam jakieś inwestycje, zabezpieczyć sobie właśnie tę trasę. Ona jest certyfikowana, przyjeżdża tu odpowiednia osoba z Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, która dokonuje pomiaru, sprawdza odpowiednią jakby jakość tej trasy, bo ona musi mieć pewien procent traktu utwardzonego, może mieć trochę asfaltu, ale musi być także trochę takiego gruntu, więc to wszystko jest sprawdzone, certyfikat wystawiony, a następnie przygotowujemy plan zabezpieczenia biegu. Ten plan to jest bardzo poważne jakby nasze zadanie, z którym występujemy do Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad, ale zanim to do tego dyrektora dotrze i zanim wyda decyzję zezwalającą na organizację biegu, to otrzymujemy i wysyłamy, najpierw wysyłamy wszystkie dokumenty do Komendy Wojewódzkiej Policji, do Straży Pożarnej, do ZOZ-ów, do zarządców dróg tych gminnych, wojewódzkich i miejskich. Stamtąd otrzymujemy opinię. Na tej podstawie dyrektor, mając plan zabezpieczenia imprezy, a więc zmiany organizacji ruchu, wydaje pod pewnymi warunkami zezwolenia, więc ustalana jest liczba osób zabezpieczających, włącza się w to policja. Policja zabezpiecza jakby nam cały bieg od momentu startu aż do przyjazdu tutaj na metę, bo chcę przypomnieć, że wózkowicze to już tak po 20 minutach wjeżdżają na metę. W związku z tym, że osiągają prędkości dość wysokie, musimy być przygotowani na to bardzo dobrze. Lokalne firmy włączając się, jedne w formie sponsoringu finansowego, rzeczowego, inne pomagają nas, wspierają zadaniami, jakby w taki sposób zabezpieczamy również trasę. Firma Inodrog przygotowuje nam co roku trasę, wystawia pachołki, oznakowanie o zwężonym odcinku drogi. To natychmiast po zakończonym biegu, a więc jak ostatni zawodnik przebiegnie, a mamy limit czasu 3 godziny, musi zniknąć z tej całej trasy. W związku z tym tu jest sztab zaangażowanych służb, tu także Straż Pożarna się w to angażuje. Tutaj mamy bardzo dużą liczbę sędziów. Tych sędziów ustalamy przy pomocy zarówno związków lekkiej atletyki, ale także Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej, a także mamy wolontariuszy. Wszyscy muszą być oznakowani, rozstawieni na całej trasie, bo to z jednej strony pilnują jakby przestrzegania regulaminu przez biegacza, a z drugiej strony dbają o ich bezpieczeństwo. Wykorzystujemy tak zwane, przepraszam, ja myślę, że to jest takie pieszczotliwe stwierdzenie i żadnej pani nie obrazi, a był tam swego czasu również pan, agatki, czyli panie, które przeprowadzają dzieci na zebrach przed szkołami. One także nam pomagają na trasie, właśnie zatrzymują, ewentualnie dbają o to, żeby w pewnym momencie pieszy mógł przejść lub nie mógł. Po to wszystko, żeby jakby jak najmniejsza uciążliwość dotykała pojazdy, które jeżdżą po tym terenie. I w tym miejscu chciałabym skorzystać z okazji, jeśli Państwo pozwolą, i poprosić o cierpliwość, o wyrozumiałość wszystkich jakby uczestników ruchu drogowego, aby nie byli zdenerwowani na fakt, że są jakieś uciążliwości w tym czasie. Między 10 a 13, bo to jest maksymalny taki czas, kiedy w jaki sposób jakieś utrudnienia mogą wystąpić. Ogromne przedsięwzięcie organizacyjne, ale też trzeba wspomnieć, że pula nagród spora, jak co roku. Zresztą te nagrody również, nie ma co się oszukiwać, przyciągają biegaczy, tych najlepszych do naszego miasta. Tak jest. Pula nagród jest bogata. Staramy się, aby
nie likwidować lub nie zmniejszać, nie zmieniać puli nagród w kategorii open, czyli w tej otwartej. Tam są bardzo wysokie nagrody, za pierwsze miejsce jest 5000 zł, natomiast w kategoriach wiekowych te nagrody są już mniejsze i oczywiście nie dublują się, więc ktoś, kto zwycięża w kategorii open, nie otrzymuje już nagrody w kategorii wiekowej, bo w niektórych kategoriach wiekowych jest mniej uczestników. Na to wszystko jakby są odpowiednie zapisy w regulaminie i na przykład tam, gdzie jest mniej niż 6 zawodników, też nagrody są dzielone na połowę. Tu chodzi o prawdopodobieństwo zwycięstwa, zdobycia jakiegoś konkretnego miejsca. Nagrody są również i rzeczowe. Każdy uczestnik otrzyma medal pamiątkowy, a także dyplom, taką pamiątkę udziału, aby coś właściwie w pamięci pozostało. Ale oprócz tego do miejsc, już tych dalsze miejsca, otrzymują również takie drobne upominki. Jest mnóstwo losowań. Najlepszy, najstarszy, najmłodszy zawodnik, inowrocławianin. Kilku zawodników biegnie z mojego zakładu pracy. Także zamierzam w jakiś sposób ich uhonorować tutaj przy współpracy z Radą Pracowniczą. W związku z tym dla każdego coś, a pula nagród jest bogata, sięga 70000 zł. W tym także miejscu, być może się powtarzam, ale chciałabym podziękować serdecznie sponsorom. My odpowiednią listę tych sponsorów przygotujemy, przekażemy mediom także, a są już z nami, zabiegają o miejsce w gronie tych sponsorów i dzięki nim po prostu wytrzymujemy finansowo właśnie organizację tej imprezy. A nagrodą dla biegaczy, niekoniecznie tych profesjonalnych, będzie już samo ukończenie biegu i medal. Czas nam się już kończy. Tak jest. To mi nie pozostaje nic innego, jak życzyć dobrej pogody. 9 maja właśnie. Tak, prosimy o pogodę, o wsparcie, o doping. Będą też konkursy dla najlepszej ekipy dopingującej. Dlatego warto przyjść na stadion i być z nami. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. A przypomnę, moim Państwa gościem była Wisława Pawłowska, dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu. We'll be right back.